Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 15 i zapraszam na kolejną odsłonę naszej gry. W dzisiejszym odcinku jeszcze musimy przez chwilę co najmniej pokosić kukurydzę na sieczkę, żeby dopełnić tamten silos. No a jak już to wykonamy, no to zaczniemy kosić tą kukurydzę na ziarno. Ale ile nam tam jeszcze zostało do zasypania tego silosu, to w sumie nie pamiętam. Będziemy to sobie zaraz musieli zobaczyć. No i pierwsze kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt minut, to jeszcze na pewno trzeba się będzie skupić na sieczce. Ale po kolei wchodzimy sobie do case'a, nie? O właśnie, do tego traktora. Tutaj tego pracownika zatrudniamy, żeby on orał pole. Z tym, że muszę tutaj pamiętać, żeby go co jakiś czas sprawdzać. Bo ostatnio w odcinku on mi się po pół godzinie zwolnił, bo dojechał do pewnej krawędzi. Pomyślał, że już jest koniec pola. No i on później już tam nic nie orał. Tutaj nie wygląda na to, żeby on gdzieś miał się pogubić. No ale tak jak mówię, tutaj trzeba go będzie pilnować. Ja się tutaj wrócę. Najszybciej to on będzie miał problem tutaj, bo tutaj może nie wyrobić się z zawróceniem, więc za jakiś czas trzeba będzie tutaj do niego się przesiąść, albo mu tutaj po prostu ze dwa przejazdy zrobić poziomo. No albo zobaczyć, czy on tutaj będzie nawracał, czy nie, ale bardzo małe na to są szanse. Ale dobra, na razie on jedzie, to my się tak przenosimy do... sieczkarni, albo nawet i do tego naszego JCB, bo tak czy siak musimy podjechać pod sieczkarnię, ale zobaczmy sobie, jakie mamy wypełnienie silosu. Wypełnienie jest 30%, no to jeszcze około, myślę, 4-5 przyczep wywieziemy. Coś koło tego będzie. No to jedziemy na pole i zaczynamy pracę. Nie ma na co czekać. 5:30 na zegarku. Jasno już się zaczęło robić. Ale to dobrze, bo ta noc to już mi wręcz zaczęła przeszkadzać. Tylko że sieczkarnia jest na samym końcu pola. No i tak jak było wspominane w poprzednim odcinku, za dużo tej kukurydzy chyba na ziarno nam nie zostanie. Chociaż nie uprzedzajmy faktów. Dobra, tą pomoc F1 sobie wyłączymy. No i dobra, staniemy sobie trochę dalej, bo on i tak teraz ruszy bez nas. Patrzcie, no nie przejdzie mi. Dobra, teraz przeskoczył. Tutaj zatrudniamy pracownika. Wsiadamy szybko do JCB i lecimy za nim. Żeby on nam tutaj za dużo nie porozwalał. No oczywiście to wszystko i tak leci na przyczepę, no ale już tak, żeby było naprawdę tak, jak powinno być. No i o ile traktor i przyczepa to jest strasznie brudna, to widzę, że ten New Holland to się czyściutki trzyma. Jakby w ogóle w polu nie pracował. No i pierwsza nawrotka. Tutaj muszę uważać, bo tu jest dosyć stromo. Żebym ja tutaj gdzieś się nie wywrócił tym traktorem, bo to by było dopiero. No rzadko, ale zdarzały się takie przypadki, że się tak zblokował traktor, że ani w jedną, ani w drugą stronę. Trzeba było albo resetować pojazd, no albo jakimś innym go próbować przepychać, stawiać do pionu.
i dobrze, na spokojnie sobie tutaj kosimy. Jak już skosimy tą kukurydzę na sieczkę, to wszystko sobie poodstawiamy na gospodarkę, bo trzeba będzie tym kombajnem do zboża przyjechać, z tym, że z przystawką do kukurydzy. Natomiast jakim traktorem będę odbierał tą kukurydzę, to jeszcze w sumie nie wiem, czy wrócimy do tego case'a z przyczepą Krampę, czy weźmiemy może tego Birera z tymi dwoma mniejszymi przyczepami. To wszystko jeszcze zależy od tego rzeczywiście, ile nam tutaj tej kukurydzy zostanie. Na razie się jeszcze skupiamy na sieczce. No i bardzo fajnie się to wszystko prezentuje tutaj. Czekajcie, ja sobie wycentruję tą kamerę klawiszem C po prostu. ...65% w sumie to ja też nie pamiętam tak szczerze mówiąc, czy to pole było nawożone, czy nie. W sumie jakby tak popatrzycie na tą kukurydzę, którą on kosi, to tam chyba jest taki ciemniejszy trochę pasek. Więc akurat kukurydzę mogłem opryskać albo nawieść, żeby jej było trochę więcej. No bo jakbym w sumie tego nie zrobił, to tak naprawdę takie pole numer 13 to by było na wypełnienie jednego silosa. W 100%, no bo ja ładuję po 50%, więc to będą mniej więcej dwa silosy. Z tym, że ja mam popryskane czy tam nawiezione to pole, no więc to mniej więcej wyjdzie połowa tego pola, może troszkę więcej niż połowa. No natomiast jakby nie było, no to pole numer 13 na jeden silos. No a żeby te 4 silosy wypełnić, to naprawdę by trzeba było sporo tej kukurydzy tutaj nasiać. No z tym, że te 4 pełne silosy jakby ktoś zasypał, no to naprawdę to jest karmy dla krów na XXX chyba, nie wiem, godzin gry. Szczególnie, że ja mam tych 1000 krów i one to tak powoli wszystko jedzą, że jak narobiłem tej paszy, no to tak teraz mam spokój na, nie wiem, miesiące. I to grając oczywiście na czasie rzeczywistym, czyli jedna godzina w grze odpowiada jednej godzinie w rzeczywistości. Dobra, ale z pierwszym transportem już lecimy. Tylko za pamięci to już teraz sobie zmienię na 7 km na godzinę, bo ostatnio o tym zapominałem i później mi tam trochę nierówno sypał. No tylko, że tu akurat już tą pomoc muszę mieć, bo... I rozładunek. A poziom wypełnienia nie mógł być inaczej, 36%. Później będzie 42, 48 i 54. No to tak jak mówiłem, jeszcze 3 przyczepy. I będziemy mieli sieczkę z głowy. Tu trzeba się będzie zastanawiać, co już na tym polu siać, bo kukurydzę to już... Na pewno nie. Kukurydzę ewentualnie sobie posiejemy na jakimś innym polu, bo tu już nie będzie potrzeba, żeby ona była jak najbliżej biogazowni.
Podejrzałem sobie, co ten pracownik robi, ale widzę, że on już chyba się właśnie tam pogubił. Dobra, to na razie się przenosimy tam do niego. On już tutaj się zawiesił. Dobra, tu musimy pług chyba obrócić. Opuszczamy i jedziemy. Dwa takie przejazdy, jak mu zrobię, to myślę, że mu wystarczy. Albo trzy dla pewności. No, obróć się. No, mało profesjonalnie to zrobiłem. Ale ważne, żeby to przyniosło pożądany efekt. Czekajcie, ja może sobie tam od tyłu zajadę. Nie wiem, czy ja tutaj przejadę. No właśnie, tu jest garaż. Dobra, jakoś tędy się spróbujemy zmieścić. No i co? Teraz się tak zawiesiłem, że ani w jedną, ani w drugą. Nie, jakoś pojechał. No to jeszcze raz obracamy pług. No i dobra, już pracownik zatrudniony. Niech tutaj dalej robi. A my się przenosimy dalej do naszego traktora, bo my tutaj musimy szybko jeszcze jechać i kosić tą sieczkę, a nie... Patrzcie, już teraz mnie załapał. Coś tam mu z tej rury poleciało. Dobra, podjechał do przodu. No i cały jeden taki przejazd tego pola numer 13 w tej najdłuższej jak gdyby wersji, no to jest praktycznie jedna przyczepa. Aha, i co do tego pracownika, to o tyle dobrze w poprzednim odcinku właśnie, że on się nigdzie jak gdyby nie zawiesił. On po prostu dojechał do krawędzi i myślał, że już jest koniec pola, także on się zwolnił. Kasę jak gdyby przez niego nie traciliśmy. Co prawda tam jeden pracownik, tam dużo akurat tej kasy by na niego nie poszło, ale on się zwolnił. Nie było takiego przypadku jak przed chwilą, że on się o coś zawiesił i niby pracownik był zatrudniony, ale ani w jedną, ani w drugą stronę, no bo coś stanęło mu na przeszkodzie. To mówię, chociaż o tyle dobrze, aczkolwiek no szkoda, że te 30-40 minut było stracone. Bo on przez ten czas to naprawdę naorałby tamtego pola i naorał. No ale i tak on praktycznie już ma całe pole zrobione. Znaczy całe, no jeszcze mu teraz 17 została. W
większa część osiemnastki i większa część dwudziestki jedynki, ale tyle co on już zrobił roboty, no to i tak dużo. A jak my skończymy trzynastkę i później jeszcze te buraki, to myślę, że on akurat skończy orać to pole duże, także jedno będzie z głowy, później już nam tylko właśnie zostanie to pole numer 13 i pole numer 19-20, ale to tam sobie może ewentualnie sami część pooramy też, bo wtedy będziemy orkę robić na dwa traktory, czyli jednym my będziemy orać, a jednym traktorem pracownik. No bo tylko dla nas to by było zdecydowanie za dużo jednak roboty. A we dwójkę jakoś sobie damy radę. Jeszcze można by było kupić albo... No nie, no tutaj tylko kupić. Tu nie możemy wypożyczyć sprzętu. Kupić trzeci pług i na trzy pługi jechać. Ale to na trzy pługi to byśmy jechali, jakbyśmy musieli każde jedno pole po kolei zaorać. Natomiast tutaj nie ma takiego wymogu, więc nie będziemy aż tak robić. Tu ogólnie nie ma wymogu w ogóle orki. No ale tam, gdzie była kukurydza, rzepak, buraki, no to jednak wypadałoby to zaorać. No i tego się będziemy trzymać. Tutaj już chyba nie będziemy zawracać, tylko on niech się zawróci, a my pojedziemy od razu się wysypać. W sumie i tak jest 99%, więc dużo już by nam więcej tutaj nie weszło. Ja się tu rozpędzam do maksymalnej praktycznie możliwej prędkości, chociaż też tak nie powinienem robić. Ale mówię, na ten transport tyle schodzi czasu w farmingu, że chociaż żeby troszkę to przyspieszyć, no to jak to się mówi, ile fabryka dała. Najbardziej tylko newralgicznych momentach trochę trzeba przyhamować. No i przedostatnia przyczepa. Już teraz nie będę ubijał w międzyczasie. Ubijemy sobie dopiero, jak już wszystko tutaj wywieziemy. Mam nadzieję, że mi się gdzieś ten traktor nie zawiesi po drodze, ale nie powinien. Podgląd na pracownika.
Chociaż nie wiem, czy on już wrócił, on chyba dopiero wraca teraz. Chociaż może już jeden obrót zrobił. Tym razem już trzeba jednak to dosypać do końca. No podjeżdżaj, podjeżdżaj, bo my się tu musimy jakoś wyrobić.
Jeszcze jedna i będzie koniec. No i 100%. Możemy sobie traktorem odjechać, z tym, że musimy wysiąść, bo musimy tego pracownika zwolnić. On nam już tutaj potrzebny nie będzie. Dlatego tak, pracownika zwalniamy.
rurę chowamy. Co my tu jeszcze możemy robić? Tutaj akurat się chyba tego kombajnu nie składa, chociaż samą tą przystawkę możemy akurat złożyć. Dobra, później sobie nim odjedziemy na gospodarkę. Na razie jedziemy jeszcze tą ostatnią przyczepę wysypać, bo trzeba to jeszcze będzie ubić i później przykryć. Dopiero później sobie sprzęty odstawimy na gospodarkę. No i tyle tej kukurydzy zostało do skoszenia na ziarno. Czyli nie za dużo. Może przy dobrych wiatrach to się wyrobimy w dzisiejszym odcinku z nią. No pracownik coś tam ora, także chyba sobie jednak poradził. Zobaczymy tam jeszcze tylko przy końcówce, czy on znowu nie zrobi jakichś omijaków, albo w ogóle się nie zatrzyma i nie pogubi, chociaż nie powinien. Aż tak źle to chyba z nim nie będzie. No i ostatnia przyczepa wysypana razem, mamy około 50 tysięcy, nie 500 tysięcy litrów, czyli 55% wypełnienia. Ten traktor na razie sobie możemy już odstawić tutaj. Teraz się jeszcze tak przenosimy do Fadromy i musimy to ubić. Ale w sumie to powinno szybko pójść, bo za jednym razem 63, 64, 65, 66. Im w sumie szybciej się jedzie, tym on jednak wolniej ubija. Chyba. A może i w sumie jest taka sama wartość.
99 i jak cofniemy, to powinno być 100%. No i dobra, R możemy przykryć silos i rozpoczyna się fermentacja. Tutaj mamy 1%, zobaczmy ile będzie już w tym pierwszym silosie, który zapełnialiśmy. Tutaj na razie mamy 6%, ale nam się akurat z tym nie spieszy, bo my i tak jeszcze mamy 1,5 silosu już gotowej kiszonki do robienia paszy mieszanej. No i dobra, teraz najpierw jedziemy, chociaż czy to Volvo, no nie, odstawimy też. Znaczy Volvo to New Holland. Podobna fadroma Volvo to jest w 22. Mi się pomyliło, w 15 mamy New Hollanda. No ale one wyglądają podobnie, dlatego się pomyliłem. Dobrze, tą ładowarkę sobie gdzieś tu odstawimy. Czyli tak, JCB wracamy na gospodarkę. Bierzemy kombajn z przystawką do kukurydzy, jedziemy na pole. Tam już zatrudniamy od razu pracownika. My wracamy sieczkarnią na pole, my wracamy sieczkarnią na gospodarkę, bierzemy jakiś traktor z przyczepą i jedziemy odbierać kukurydzę z kombajnu. Taki będzie najlepszy i najszybszy sposób. Tutaj sobie skrócimy drogę, co prawda przez pole, no ale tutaj droga była. Chociaż po zaoranym polu, no to raczej się nie powinno jeździć, ale już trudno. Kombajnem chyba pojedziemy naokoło, tak jak jechaliśmy i sieczkarnią, i tym traktorem na pole. Ten traktor sobie gdzieś tam z tyłu odstawimy. Tutaj. No i przenosimy się już do tego kombajnu. Dobrze, że sobie to wcześniej przygotowaliśmy, tą przystawkę. To teraz tylko wsiadamy i jedziemy. No i rozpoczniemy sobie pracę tam, gdzie skończyliśmy kosić kukurydzę na sieczkę oczywiście. Bo szerokość obu tych przystawek chyba jest podobna. Coś w granicach 9 metrów. Dlatego to nam się powinno wszystko ładnie zgrać. Trochę źle pojechałem, bo ja tu pojechałem przez tą mleczarnię, a tam powinienem dalej jechać tą drogą. Bo tutaj, czy my tutaj będziemy mieć wyjazd, to jest teraz pytanie. No wyjazd jakiś jest, ale... Tak czy siak, tutaj kawałek będę wtedy musiał jechać po polu.
Dobra, w sumie kombajn sobie możemy już. Znaczy, kombajn jest rozłożony. Tak, kombajn jest rozłożony. Co najwyżej, to my możemy tą przystawkę jeszcze rozłożyć. Chociaż ta do kukurydzy to chyba się okaże jednak być zdecydowanie szersza. No ale trudno już tutaj, żeby podrównać. To na sam początek. Troszkę stracimy tutaj na tym metrażu. Ale mówię, wyrównać tak czy siak trzeba było. No i dobra, żniwa kukurydziane, ale już tym razem na ziarno zaczęte. No i sieczkarnią też wracamy do na gospodarkę. Z tym, że ja teraz spróbuję się tu jakoś przecisnąć na tą drogę. Tu między tymi kempingami, chociaż nie za bardzo bym chciał im tutaj hałasować. Ale jakoś może się tutaj zmieszczę. Z tym, że nie, ja tutaj nie przejadę, czyli musimy jechać tutaj w bok. Tutaj w boki, no jak normalny człowiek po drodze, a nie. Co my tu jeszcze mamy, bo w tej części mapy to ja tak rzadko bywałem, że jakaś restauracja, coś tego typu. Z tym, że tutaj też, no to jest dwa razy dłuższa droga, bo tu znowu naokoło trzeba jechać. To już lepiej było tam prosto jechać przez ten skub jakiś. No ale dobra, po drodze to po drodze. Mimo że dwa razy dłużej. No i dobra, sieczkarnię odstawiamy na jej miejsce. Czyli się tutaj jakoś do tej ściany przykleimy. Idealnie. Tutaj też mamy miejsce, co prawda nie widać. Dobra, wysiadamy.
No i przenosimy się, słuchajcie, rzeczywiście tego birera sobie weźmiemy z tymi dwoma przyczepami mniejszymi. Agrolinera. Oj, tutaj. No trochę mały traktor jak na dwie takie przyczepy. Bo jak one będą pełne, to on tu naprawdę będzie miał ciężko. No ale miejmy nadzieję, że da sobie radę. No żeby też jakaś zmiana była, no to trzeba trochę tych sprzętów pozmieniać co jakiś czas. Co każde żniwa. W zasadzie nie co każde żniwa, a co każde pole. Że ja tutaj rzeczywiście pojadę tak jak przedtem przez tą mleczarnię jednak, bo tak to jest naokoło jazdy tyle, że to nie ma najmniejszego sensu. No a kombajn już czeka na nas. Chociaż to nie ma szans, żebyśmy się z tym dzisiaj wyrobili, bo my już teraz mamy 47 minut gry. A tutaj jeszcze zostało, a zostało tej kukurydzy. Ale to dobrze, akurat będzie kukurydza na przyszły odcinek. No nie, musimy pamiętać, że tutaj na jeden kombajn jednak jedziemy, także tutaj troszkę więcej czasu mu to zajmie. No ale już tego drugiego nie będziemy uruchamiać. On już tam przeszedł. Albo sobie taką miniaturkę zrobić. Albo z tej strony. Albo jeszcze tak na przykład. Ciekawe czy... Bo ja w sumie nawet nie wiem, jaką pojemność mają te przyczepy, ale tutaj jeden zbiornik na przyczepę wejdzie na pewno. Myślę, że nawet przy dobrych wiatrach to i może dwa zbiorniki na jedną przyczepę by weszły. No i dobra, tutaj znowu uruchomimy pracownika. A ja na chwilę bym się chciał przenieść do tego pracownika, który tam pole ora. Zobaczyć, jak mu idzie. Wydaje mi się, że równo podjechałem, ale on tutaj... No dobrze, wszystko jest dobrze. Ok, przenosimy się do tego pracownika i widzę, że on tutaj akurat chyba wszystko dobrze robi. Omijaków żadnych nie widać. W sumie tu akurat się teraz też dobrze przesiadłem, bo widzę, że on tutaj się znowu do tej krawędzi zbliża i on tutaj gotowy pomyśleć, że znowu jest koniec pola.
No te takie drobne omijaki, co on zostawia, to mnie nie martwią, bo to później trzeba by było po prostu te poprzeczniaki zrobić. To jest jak gdyby wliczone w pracę traktorzysty, który akurat z pługiem jeździ. No a tutaj w sumie chyba też się wszystko idealnie zgra, bo on teraz sobie nawróci i jak gdyby wzdłuż tej dłuższej krawędzi pojedzie z pługiem, a później jak będzie wracał, to sobie do końca już dojedzie. Ewentualnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mały, malutki odcinek on zostawi, ale nawet i nie, bo on akurat ten kawałeczek złapie i pojedzie dalej. Tak, tam się idealnie zgra, równiutko, no to dobra, tutaj już nie ma co więcej siedzieć. Tutaj teraz musimy znowu pilnować tego kombajnu, żeby on tam gdzieś nie stał przypadkiem, bo wtedy ten pierwszy przejazd miał trochę, nawet nie trochę, on prawie połowę headeru brał tylko tej kukurydzy. Więc on dalej jak gdyby zajechał, natomiast teraz już zdecydowanie więcej bierze. No a kukurydza to kukurydza jest i szybciej się ten zbiornik będzie napełniał. Zobaczmy w ogóle te żniwiarki, ścinarki, bo my mamy teraz te Capello, one ma 12 metrów. Natomiast ta przystawka jednak miała 9 metrów, czyli ta jest 3 metry większa. Natomiast te przyczepy Agrolinera, one mają po 21 tysięcy litrów, czyli razem jest 42 tysiące. Natomiast tą krampę 46, no to tutaj dużo nie tracimy. No i co, on już znowu koguty włączył? No to rzeczywiście z tą kukurydzą to bardzo szybko się nawet ten zbiornik napełnia. Ale tu spróbujemy wysypać ile się da na tą jedną przyczepę. A później może uda mu się dojechać do końca albo w pobliże końcówki pola. Aby to się przydało wyrównać. Dobra, na razie poczekamy, zobaczymy, kiedy on znowu włączy koguty. To podjedziemy mu tą drugą przyczepą. Nie chcę cały czas koło niego jechać. To znaczy mogę jechać za nim. No tak, ale właśnie on już tu ma prawie pełny zbiornik, dlatego zaraz tak czy siak trzeba będzie podjechać. No ale dobra, jeszcze chwilę poczekamy, a później już z nim po prostu dojedziemy do końca. Aha, no i dobra. Jak w miejscu stanął, to też może być.
No i my dobra, na niego jeszcze poczekamy tam na samym końcu pola, bo trochę miejsca jeszcze jednak na przyczepach mamy, niedużo, ale jest. Chociaż tak czy siak to ja tutaj no tak czy siak to będzie jakiś przesty, bo on mi teraz za dużo nie dosypie. On mi dosypie około 6,5 tony. Ale sam w zbiorniku też trochę będzie miał i zanim ja to pojadę i się wywiozę, wysypię, no to on na pewno tutaj jednak jakiś przestój będzie miał. No ale inaczej tego nie rozwiążemy. Jakby się dało zostawić te dwie przyczepy, że on sam by sobie umiał podjechać i się wysypać, to by było super. Bo te dwie takie przejściowe bym mu zostawił, a tą krampę byśmy wozili. No ale że tak się nie da, no to trudno. To i tak dobrze, że nie ma dwóch kombajnów, ale to jest też kolejny argument na to, że przy koszeniu kukurydzy dwa kombajny to też zupełnie nie miałyby sensu, no bo to w ogóle byśmy nie nadążyli chyba tego wywozić i odbierać. A w sumie tutaj może wyjść tak, że on będzie miał pusty zbiornik. Może nawet nas nie dosypie do końca. ...99%. Z tym, że teraz tak, trzeba tutaj jechać naokoło. No tak, tylko że tam na tej stacji kolejowej po prostu pojedziemy prosto. Tylko żeby nie było tak, że on pod tą lekką górkę tu w ogóle nie podjedzie. No tutaj nie skręcamy w prawo, tylko jedziemy prosto. Co prawda tam też będzie podjazd pod górkę. Jeszcze bardziej stromy, ale myślę, że i tak na tym zyskamy. No zobaczymy, do ile on tutaj zwolni. 7, 6, 5. Do 5 na godzinę.
59, równo godzina. Ja tak, wysypię to, wrócę jeszcze na pole, ale na tym dzisiaj będziemy kończyć. Nie chcę tutaj dzisiaj w ogóle nic przedłużać, bo tak, w przyszłym odcinku i tak będziemy musieli tą kukurydzę dokończyć. Na to zejdzie, myślę, że właśnie mniej więcej około całego odcinka. Później sobie oczywiście pochowamy te maszyny, a wszystkie maszyny, które będą potrzebne do zbioru buraków, podstawimy sobie na pole, bo chciałbym zrobić tak, że wykopki tych buraków rozpocząć w jednym osobnym odcinku. Nie chcę na przykład zaczynać w przyszłym odcinku, jak wiem, że ich nie skończę. Bo później się robi tak jak teraz, że no tu jeszcze kukurydza była na sieczkę, a teraz na ziarno, no to jeszcze jest dopuszczalne. Ale po prostu chciałbym jakąś konkretną czynność zaczynać w konkretnym jednym odcinku i najlepiej to skończyć. Buraki myślę, że się uda skończyć w jeden odcinek. Więc na to bym chciał przeznaczyć osobny właśnie odcinek, a nie tak, że w przyszłym odcinku już skończymy kosić kukurydzę i zaczniemy buraki. A że tej kukurydzy aż tak dużo nie zostało, to myślę, że akurat to będzie wszystko idealnie pasować. Dobrze, to wysypujemy, chociaż on tu na bok mi to kipnie. No i jeszcze tam wrócę na pole. Dobra, jako że jesteśmy na pusto, to sobie pojedziemy tutaj na tą mleczarnię i później kawałek przez pole. A ten kombajn to muszę przyznać, że dosyć daleko zajechał. Nie, wydaje, niby się z jednej strony wydaje, że tej kukurydzy jest mało, ale jak tak z drugiej strony patrzę na jeden kombajn, no to będzie, myślę, że pracy rzeczywiście na prawie jeden cały odcinek. Na dzisiaj już dziękujemy panu. Jeszcze tutaj tylko wysypię to, co mam do wysypania, żeby już od nowego odcinka przyszłego mieć puściutki zbiornik. Wow. No to teraz jeszcze dałem popisówkę na sam koniec.
Dobra, kombajn wysypany. Jeszcze go ustawimy do pionu, jak to się mówi. Ale już pracownika nie zatrudniamy. A ten też idealnie. Niech on sobie tutaj jeszcze zrobi nawrotkę. I też go zwolnimy. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to by było tyle. W sumie to tak, plan wykonany, czyli skończyliśmy kosić tą kukurydzę do końca na sieczkę, wypełniliśmy obydwa silosy ubite i przykryte, już się rozpoczęła fermentacja. Do tego zaczęliśmy kosić kukurydzę na ziarno. Chociaż myślałem, że trochę nam to będzie szybciej szło, ale jednak tutaj może nam zejść jeszcze cały przyszły odcinek, żeby się uporać z tą kukurydzą do końca. Mam nadzieję, że się uporamy z tą kukurydzą i starczy nam jeszcze chociaż trochę czasu, żeby te maszyny zwieść potrzebne do zbioru kukurydzy, a podstawić już na pole te, które będziemy potrzebować do zbioru buraka. W międzyczasie ten pracownik też kupę dzisiaj znowu roboty zrobił, bo on tutaj zaczął mniej więcej chyba pod koniec tego pola numer 16. No to może aż tak dużo nie zrobił, no ale jednak cały odcinek tym razem przepracował, a nie tak jak poprzednio pół. No i dobra, tyle, trzeba zapisać grę. I wychodzimy. Także dzięki za uwagę, dzięki za poświęcony czas. Zapraszam Was już na kolejny odcinek, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć i na razie.